32-letni Adaś zawdzięcza życie nie jednej, ale bardzo wielu osobom. Na pewno panu policjantowi, który pierwszy go znalazł. Bo choć w poszukiwaniach uczestniczyła rodzina i mieszkańcy Racławic, to właśnie Michał Godyń, zastępca komendanta w Krzeszowicach, znalazł chłopca kilkadziesiąt metrów od domu babci, za rzeką, którą Adaś musiał jakoś pokonać. Ale ważne jest także to, że policjant wiedział, co ma robić. Udzielił mu fachowej pomocy, tak? Bo nie każdy. Ja na przykład nie jestem przeszkolona, nie wiedziałabym. Pierwsze, co bym zrobiła, pewnie bym go ogrzewała. Akcja ratunkowa, którą rozpoczął, była kontynuowana w czasie przetransportowywania chłopca do szpitala. Transport to podstawa. Transport, żeby dobrze transportować, ale równocześnie cały czas ratować dziecko. I tutaj również można mówić o profesjonalizmie przez duże P. Następnie chłopiec trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, którego zespół ratuje najtrudniejsze przypadki wśród małych pacjentów. To był niedzielny czas, no więc ta mobilizacja zespołu mnie cieszy, dlatego bo zanim dziecko przyjechało, wszyscy byli na miejscu, wszyscy byli przygotowani, sala operacyjna gotowa. Tutaj ci lekarze, mimo iż wszystko wskazywało na to, że chłopiec nie żyje, postanowili wyrwać go ze szponów śmierci. W temperaturze 12 stopni Celsjusza serce nie bije, żaden organizm nie oddycha i nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo, więc dziecko nie miało znak życia. Otwarcie klatki u sprawnego lekarza, w rękach sprawnego lekarza, to są 2 minuty. Przecięcie skóry, nie trzeba koagulować tkanek, dlatego bo nie krwawią. Przecięcie mostka piłą to jest 5 sekund. Szybkie założenie kaniu. W zaledwie 5 minut podłączyli Adasia do sztucznego płuco serca, czyli urządzenia, które ratuje życie. Bez takiego urządzenia nie da się dogrzewać pacjenta, który jest skrajnie wychłodzony. A jak Adaś czuje się teraz? Chce wstawać, coraz większe zaufanie ma do nas, rozmawiamy z nim już praktycznie normalnie, niczego się nie boi, zjada bardzo ładnie. Chłopiec prawidłowo się rusza, chłopiec odpowiada całymi zdaniami, a ma trochę więcej niż 2 lata, kaprysi, ma swoje wymagania, oczywiście jest jeszcze słaby, ale no to są fantastyczne informacje. Rodzice mogą w końcu spać spokojnie, nie chcą też już rozmawiać z mediami. Nie wracamy do tamtych chwil, które były, cieszymy się po prostu każdą minutą, każdą sekundą spędzoną z synem. A lekarze nie chcą spekulować, kiedy mały pacjent wróci do pełnego zdrowia i swojego domu. My nie możemy obiecać, że pójdzie na święta do domu. No, to byłoby dawanie obietnic bez pokrycia. Choć na każdym etapie ratowania chłopca wszyscy zachowywali się profesjonalnie i mieli do dyspozycji najnowocześniejszą aparaturę medyczną, lekarze nie boją się mówić o cudzie.